Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming Hitboy i fuck. Zaplątał mi się już teraz język na początku. To nie jest dobry znak, to jest bardzo zły znak. Tak, witam was w kolejnym odcinku z Doki Doki Salvation. I boję się to grać. Kontynuacja. Boję się. To będzie, wow, to będzie złe i to będzie... Tak. Ostatnio mieliśmy koszmar z Sayori. Takiego twistu to się nie spodziewał, naprawdę. Wow, szanuję za dobre wykonany mod. Naprawdę dobrze wykonany mod. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to spierdzielać oglądać, naprawdę. Bo ten mod jest jakiś... naprawdę nie mam słów na jego. Dobra. Sayori miał koszmar. O, Marcin, czy on był naprawdę straszny? Był taki kinda scary. Po prostu potrzebuje kogoś. Też potrzebuje kogoś do rozmowy. Hej, Marcin. Dobra, to ci dam ci dużego przytulaska na zewnątrz. Tak, Sayori, przytulby się. Będzie fajnie. Nie, weź przestań. Okej, dupie mnie już ten koszmar z Sayori. Okej, nie przejmuj się aż tak bardzo. Sayori tam jest, na zewnątrz, się przytuli. Będzie fajnie. No nie fajnie, jeśli Monika spierdoli. O, racja. Miałem... Co? Tu jest ten... poemat. Śmiech, szaleństwo, głośne, miłość, szczęście. Szczęście jest tym... co nazywam? Jestem szczęśliwa, gdy znajdę miejsce, które mogę nazwać domem. I used to be dense. Nie wiem. Belong with my friends, but now I'm... But no, not longer alone, już nie jestem sama. Już nie będę, już nie jestem sama. Because all the part of reality. Nie, to Monika? To było od Moniki? Bo miałem wrażenie, że to od Natsuki? A, to może być od... Okej, spokojnie. Moniki tutaj nie ma, jeszcze jej nie ma. Widzę Sayori na zewnątrz, która czeka na mnie. Będzie fajnie. Widzę Sayori, ona mnie przytula. Wielkiego przytulaska. No fajnie, no. Będzie więcej, kurde. Więcej artów, jak to mówię. Już ostatnio dostałem arta Marcin x Sayori. Wy naprawdę! I wy jeszcze zrobicie, że to będzie oficjalny ship. I nie wiem, czy to mi się podoba. I don't know. Co? Dlaczego tak długo potrzebowałeś? Ja czytałem poemat. Dokładnie. Okej. Sprawdzam telefon, sprawdzić godzinę. Dobra, spóźnimy się, jeśli się nie pośpieszymy. Dobra.
Jesteśmy w szkole. Na czas. To dobrze. Po zajęciach klasowych idziemy do Liter Club. Tak, idziemy do klubu literackiego. Po drodze do klubu nie mogę przestać myśleć o tym koszmarze. Nie, bo tutaj jeszcze Juri spotkamy. Nie jestem pewny, czy tak będzie, ale jest taka możliwość. Zawsze tak. Kiedyś tak było. Najwidoczniej nie. Okej. Pamiętajcie, wszyscy są normalni poza Moniką w tym modzie. Na razie, przynajmniej. As I arrive at the club. Czemu ty dojechałeś do klubu? Co? Wy to możecie jeździć w tej szkole? Na, nie wiem, na rowerach, hulajnogach, cokolwiek? Ciekawe, ciekawa szkoła. Wszystko jest jak zwykle. To nie jest dobry znak. Znowu jej nie... Aj, jak zwykle. Yuri robi herbatkę. Natsuki sobie czyta mangę. Sayori... Coś tam się wygłupia, coś tam bawi się czymś. I Monika nie wiadomo gdzie jest. Znowu przyjdzie z takimi okrutnymi oczami. Nie, proszę nie. Chociaż trochę już mi przeszło. Okej, nie. Może już mi przeszło, gdy zrobiłem miniaturkę z nią, tymi oczami. Więc nie powinno mnie już to tak bardzo ruszać. Nie powinno, mówię. O, przepraszam, okej, chyba dzisiaj jest jakaś trudniejsza. Przepraszam, dzisiaj znowu się spóźniłam. Musiałam dzisiaj coś robić. Okej, Monika. To nieważne. O, dzisiaj wyglądasz normalnie. Nareszcie, Monika. I taka mi się bardziej podobasz. Bardziej powiedziałam, bo normalnie to mi się nie podobasz. Okej, wszyscy. Poematy. Cokolwiek. Robimy. Okej. Czy mogliśmy już wyjść z klubu? Okej. Czyli dzisiaj nie było nic ciekawego? Okej, to fajnie. No w sumie to szkoda, ale okej. I will see you at the pier. Czekać, dzisiaj będzie... Ja się już pomieszałem. For the night, co? Minęło kilka godzin. Co ubrałem? Nie z własnej woli, czy coś? Wszystko co mam to szerty i dżinsy. Boże, typie, co ty robisz? Ty na jakiś do kościoła idziesz? Halo! Ja się tak do kościoła muszę ubierać. Więc... Nie wiem, jakiś pogrzeb, kościół, wesele. Gdzie ty idziesz? Okej. Co już samochód? Co oni przejechali z samochodem po... Nie, Monika jedzie! Monika jedzie samochodem! Monika jedzie samochodem! O nie! Ja nie wierzę! Ona ma prawko, ona jeździ, co?
Ja chcę widzieć takiego Arta, nie? Ja chcę widzieć Monikę za kółkiem. Naprawdę. No please do it, sam ładnie. Dobra, siadam do tyłu. Monika, na razie ty jesteś podejrzana dla mnie, jesteś miła. Po tym wszystkim, co się stało, wiem, że nie jesteś miła. Ja mam wsiąść do niej, do samochodu, gdy ona prowadzi, ona nas rzuci z klifu, ona wjedzie w jezioro i wszystkich nas utopi. To samochód jest trochę za mały na nas wszystkich pięciu. Mam bajka i... bajka... Mam motorek! I umiem... Mogę sobie sam pojechać. Mogę pojechać tam sam. Tak, zrób to, to będzie dobry pomysł. I możemy się tam spotkać. Chociaż nie. Nie. Nie, czekaj, dobry... Nie, to nie będzie dobry. Nie, czekaj, pomyśl logicznie, czekaj, teraz. Jak ja pojadę teraz sam? Ale nie będę miał przy sobie Monikę. Będę szczęśliwy. Ale jeśli ja nie będę przy nich, Monika będzie z nimi sama. Sayori z nimi wszystkimi. Ona ma szansę mi ich zabić. I tego nie chcę. I to fuck mate. What? Co ja mam robić? Don't leave me alone. Tak, nie zostawię cię. Nie. Nie, tak nie wiem. O nie zostawię jej. You won't be left alone? Nie. Naprawdę? Ty tu zostajesz. Dajcie mi choice. Okej. Nie, ja chcę mieć wybór. Weź się tam już wciśnij do tego samochodu. Nie. Ej, lol. I co ona jej teraz... Ona im teraz coś zrobi, nie? Ona im coś zrobi. Ja nie wierzę, że ona... Ona jest tylko taka miła przy mnie. Tak naprawdę jest zła. Ale to fajnie wygląda. I tu jest plaża. Hej Sayori, jesteście... jesteście na drodze? Jesteście... No a ile jeszcze potrzebujecie? Jestem prawie na miejscu. No my też jesteśmy prawie na miejscu. Monika powiedziała, że powinniśmy iść do sklepu. Kupić kilka... Coś do jedzenia! Po prostu. Coś do jedzenia. Dobra, to brzmi fajnie. Czy możesz mi kupić kilka... cukierek? Czy candy po prostu, no. Słodkości? Tak, sure. Pewnie, Marcin. Promise me you will keep texting me. Co? Obiecaj mi, że będziesz mi dalej pisać. Czy ja jadę za kółkiem? Czy ja teraz faktycznie na motorze jadę i do niej piszę? To nie... To jest nielegalne. Typie. No może... Jakby... Nie jest w tym nic... Nie jest w tym nic złego, że to jest nielegalne. Tak, to ma sens, naprawdę. Pomyśl, zanim coś powiesz. Nie, chodzi mi o to, że... Dobra, nielegalne, dobra, okej. Jeszcze jakoś to ujdzie, ale...
Kurwa, narażasz własne życie, wyobraźcie sobie to. O kurde, o Boże, może mu się coś stać. Jeśli tak drugą ręką tylko, kurde, nawet kierownicy nie trzyma. Telefon. No ale to jest gra, spokojnie. To jest gra! Okej. Muzyka ucichła. Czterdzieści minut minęło, co? A ja nadal tu jestem. Serio? Jestem nadal w tym samym miejscu. Co oni poszli na damski wieczór, czy co? Wiedziałem, że nie powinienem zostawiać ich samym, nie? Sorry by mi napisała, co nie? Naprawdę zaczynam się martwić. I dzwonię do Sayori. Nie ma odpowiedzi. Nie dzwoni z powrotem. Nic. Kurwa. Dzwonię po Natsuki. Nic, kurwa. Do Yuri. Moniki. No kurwa, nikt nie odbiera. Co? I feel like I'm about to hyperventilate. Co? Czuję się, jakbym się, kurde, zaraz było szaleć, naprawdę. Co tu się, kurwa, dzieje? The fuck? Dzwonię do Sayori. Dzwoń lub fuck, mate. Co? Syrena? Coś mi mówi, że oni chyba robią coś razem, dziewczyńskie sprawy i tam dalej, no plotki, takie tam. Zobaczymy. Kurwa, adrenalina, wszystko. Co to? Nie! Nie! Kurde, nie! Gdzie jest to Tsuki? Gdzie jest Sayori? Gdzie jest Yuri? Gdzie jest... Monkeys Can Climb. No nie, to jest jej wierszu. Małpy mogą się wspinać. Świerszcze skaczą. Ty... Nie! Zostaw mnie! Ja nic nie robię! Ja jestem... miły, zostaw mnie. Co to jest za muzyka? Gdzie ja trafiłem? I don't know where I'm... going. Ja już nie wiem, gdzie ja idę. Po prostu idę przed siebie i... Próbuję dzwonić do Sayori znowu. Nic, nadal nic. To się kurwa dzieje! Yuri! Nie, tylko nie Yuri! Yuri mnie najbardziej straszy w jej formie, nie? I straszy jej formie. Nie! Zostaw mnie! Ona się dźga. Co to było? Nareszcie trafiłem na ulicę. Ja się boję, mam wszędzie ciarki. Jest tak pusto. Nie ma żadnych aut. A nawet nie jest aż tak późno, nie jest późno, jest... Mi to wygląda na noc. Albo na późny wieczór. Nie ta muzyka! Tylko mi Sayonary, nie puśćcie! W takim momencie! Nie!
Jeszcze tu Monika brakuje. Nie, i tu... Jedziemy, tu będzie Sayori, tak. Mhm. Ona wygląda okropnie. Wyjdź z mojej głowy. Na siego! Wyjdź z mojej głowy. Wyjdź z mojej głowy. Wyjdź z mojej głowy. Wyjdź z mojej głowy. Poemat nigdy się tak naprawdę nie kończy. Po prostu przestaje. Przestaje się ruszać. Przestaje się go pisać. Porzuca się go. Dlaczego mi to robicie? Monika. Co ty im wszystkim zrobiłaś? Ja wiedziałam, że to się dobrze nie skończy. Zostawiać ich samemu z Moniką. Chcę po prostu popatrzeć na ciebie, ty głupku. Marcin, 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 Marcin. Nie patrz na mnie. Zostaw. Co to? Co to było? Co? Co się stało? Rozjebany samo. Nie! Co? Nie, czy to jest koniec? Czy to jest koniec? Nie wiem, nie wiem, co to za... Co? Gdzie? To nie jest koniec, nie, to nie może być koniec. My przeciele. Bzz, bzz. Co? Bez zastanawiania się? Odebrałem. Hello, Sayori? Co się stało? Jesteś okej? Okay? Gdzie jesteś? Sayori mówiła powoli, a jej głos się trząsł. Wszystko jest okej, okay, Marcin? Co? Wszyscy jesteśmy okej. Okay. Jesteśmy w szpitalu. Boże! Co? Czy jesteś naprawdę... Jak? Jak bardzo jesteście... okaleczeni? Wszystko jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Moja głowa boli. Doktory mówią, że może być połamana. Się wydarzyło? Co? Nie rozumiem. Yuri protected Natsuki, co? Yuri obraniała Natsuki przed upadkiem, co? Yuri dostała najwięcej obrażeń. Ale Natsuki też strasznie sobie ubiła rękę, ramię, cokolwiek. Yuri oberwała najmocniej, tak? Jak bardzo źle. Doktorzy mówią, że Yuri strasznie sobie ubiła głowę, ale tak... Tak, what? Co? Mój Boże, co jest nie tak? A co jest z Moniką? Czy właśnie Monika? Monika jechała. Czy ona to zrobiła specjalnie? Czy ona po prostu była nieuważna? Czy co? Co się stało? Co to było? Co jest z Moniką?
Jest wszystko okej? Przecież ona prowadziła. O nie! Sorry, się była cicho na jakiś czas. Monika? Jest okej! To nie brzmi dobrze. To nie! Monika, coś jest z nią nie tak. Ona jest na pewno bardziej uszkodzona niż ja i wszystkie inne dziewczyny, co? O mój... Monika... Czy ona umrze? Co? Recepcja. Cześć! Przyszłem odwiedzić dziewczynę i trzech koleżanek. To brzmi dziwnie, ale tak jest. Co? Historia. Co, o co chodzi? To jest pokój. Dobra, pokój. 1, 2, 3, 4. Dokładnie tak bym ich w sumie też zanumerował. Okej. 400. 1, 2, 3, 4. Okej. Czy ja mogę wybrać pokoje teraz? Kogo idę najpierw? No, idzie najpierw do Sayori, of course. To było oczywiste, też bym tak postąpił. O nie! Jakie ona ma śniaki i krew na sobie. Boże, jak przykro. Ale przecież ona miała głowę ubitą. Powinna leżeć. Mówili, że ona jest głową, a ona ma na ręce, co? Co? On... typie. Deweloperze tego modu, ty coś pomieszałaś. Naprawdę. Jak fajnie, że jesteś okej. Okay. Ja jestem okej. Okay. Mi się nic nie stało, a wam? Nie jest aż tak źle ze mną. Nie, wcale. O mój Boże... Myślałem, że umrę. Myślałam, że umrę i była... Ja się bałam. Rozumiem. Boże, co? Dalej nie ogarniam, dlaczego. Co? Jak to mogło? Oj! Panie doktorze, jak do tego doszło? Może włączmy telewizor, może w wiadomościach coś powiedzą, jak do tego doszło, halo? Jak ten wypadek w ogóle... miał miejsce. Co jest? Czy ja mogę kogoś zawołać? Wrócę tutaj później. Dobra, dalej jest znowu uścisk malutki, żeby mnie bolało. Taki... Wrócę tu później. Żeby sprawić, czy jest wszystko okej. Okay. No.
kogo teraz? Natsuki. Dobra, czyli no tak jak było na liście. Może te wszystkie pokoje wyglądają tak samo. Natsuki, cześć. O mój Boże, coś się... Ona ma gips. Ona se strasznie połamała rękę, nie? I teraz będzie coraz gorzej, nie? Tu będzie coraz gorzej. Będzie... Sayori miała takie, no... Trochę coś na ręce miała. Niby na głowie coś miała, ale w sumie no, koniec końców nic nie miała. Jak widzieliście. No. Natsuki sobie połamała rękę. O mój Boże... Co to jest... za tragedia? Co? Nieważny Marcin, teraz próbuję spać i... A ty mnie wkurwiasz. Powinieneś wyjść. Nie chcę, żebyś patrzył, jak ja śpię. Dobrze, dobrze. Uważaj na siebie, Natsuki. Okej. Okay. Yuri, wszystko w porządku. O mój Boże, właśnie o to mi chodziło, że niby Sayori miała ubitą głowę, a tak naprawdę nie miała nic na głowie, więc jest okej. Okay. Yuri, mówiło się, że ona strasznie ubiła głowę i widać. The Bite of 87! No nie! Ja jestem głupi! Boże, jaki ja jestem głupi! Yuri to ofiara The Bite of 87. O nie! Jaki jestem okropny. Przepraszam. Ej! Ona ma wstrząs mózgu 100%. What are you doing, Mayu? Silly! Czy cię boli coś? Yuri, czy ciebie coś boli? Boli? Czy się dobrze? No kurwa, widać. Nie żeby coś, ale... Mówi, jak nawet mówisz, jakbyś miała wstrząs mózgu, więc... Hej, nie potrzebuję snu. Sen jest dla słabych. W tym momencie to ty jesteś słaba. Tak, więc lepiej się prześpi. Okej, wychodzę. I teraz Monika. Najgorzej teraz będzie. Teraz będzie kurde zombie. Skąd ja to wiedziałem? Ona wygląda jak zombie. Co? Kurde, gdy powiesz jakąś głupotę, to jest dokładnie to, gdy powiesz jakąś głupotę na lekcji. Znaczy, nie wiem, coś sobie tam paplasz jakąś głupotę na lekcji, okazuje się, że to dobra odpowiedź. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek tak miał na lekcji w szkole. Nauczyciel, nauczycielka, co się pyta? Ty tam sobie do siebie gadasz, jakieś głupoty, jakąś głupią odpowiedź dajesz? A wychodzi na to, że to w sumie prawda. Że mieliście rację i my takie... Ke? Oh my god. Dobra, ja sobie
pozwolę zakończyć w tym momencie ten odcinek. Dzieją się... Wow. Nie spodziewam się naprawdę, co? Oni się normalnie rozjebali samochodem. Przeżyli to. Przeżyli. Ale... Ledwo. To, że przeżyli jeszcze ten wypadek, nie znaczy, że przeżyją nadal. Jakby mogą umrzeć. Na przykład, okej. Sayori, Natsuki nie umrą przez złamaną rękę, ale Yuri, wstrząs mózgu, to jest już poważna sprawa. I to, co Monika ma, tak jak ona nie wygląda dobrze. Jakby ciąg dalsza tej rozmowy tutaj, zobaczycie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku pogadamy sobie z Moniką, co w ogóle, czy się dowiemy, co się stało, czy Monika zrobiła to specjalnie, bo były te screamery, czy było to nieplanowane. I najważniejsze jest to, czy Monika przejrzała się na oczy, że nie tylko ona jest żywą istotą tutaj właśnie w tej grze, tylko też oni, i oni też mają uczucia, bo ona może ich usunąć w każdym momencie, tak ten, chociaż w tym modzie coś ma jakiś problem zrobienia tego, ale normalnie to ma możliwość ingerować w ten świat. I właśnie... I ona uważa ich za zwykłe NPC-ty, zwykłe kody, a ona jest świadoma i prawdziwa. Tylko w sumie to ona też jest kodem, jakby wiecie, ona jest kodem, tylko że ona jest bardziej świadoma niż oni. I w tej grze nie tylko ona jest żywa, ale oni tak samo są żywi. A ona tego właśnie jakby nie docenia, nie potrafi tego przejrzeć po prostu na oczy i tak dalej. No w moim przypadku, jakby teraz tak w realnym przypadku, ja sobie teraz gram i wiem, że Monika nie jest realna, że to jest tylko kot i to jest zaplanowane, to nie jest jakaś realna osoba. Tak samo jak Yuri, Sayori, Natsuki, one są tylko plikiem gry. Więc... Nie wiem. Nie wiem, co zaszło. I nie wiem, co zajdzie dalej. Po prostu zostawcie lajka, zostawcie suba i bądźcie na bieżąco. Bo będzie... Czuję, że będzie ciekawie. No... Normalnie wow, co tam się stało. Wow!